Siemaneczko czołgiści i czołgistki, ja jestem Multi, tym razem mam dla was kolejny pluton youtuberów. Tym razem zagramy z Ryśkiem i Monsterem i zobaczycie w akcji niedawno poprawionego Fosza B. Jest to naprawdę potężny magazynek, a w plutonie jego moc jest jeszcze większa. I przy okazji poruszymy jeszcze parę tematów jak koniec WOTA i 11 tier, więc będzie bardzo ciekawie. Zapraszam do oglądania. Zastanawiam się, czy jak pojedziemy na przepychacz i od razu będziemy tam wcelowani w te ciężkie dojeżdżające, w tego MX-a, ST1 krana, to czy to nie wyjdzie? Wiecie co, ja to nawet wjechał po prostu, tak, nie wiem czy to tak, tak można nazwać. Ulać tak, od razu z przytupem. No tak, 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 od razu, no bo przecież my na, tak naprawdę trzy czołgi możemy ściągnąć, nie? Jeszcze mamy saporcik, widzę tutaj kolega, na dopalaczach. Jak wam się gra tym TT-130, bo mi to słabo. A co to jest tak, za czołg? No taki, taka bezeta, tylko życiowo-słowacko. A, to jest Battle Passa, tak? Tak, 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 tak. Z przepustki. A. Ale no nie jest to czołg najwyższych lotów według mnie. Okej. Okay. Mi też, przy takim AFX-1 to naprawdę. O, to jak możecie wywnioskować, ja jeszcze tym czołgiem nie zagrałem. A przy koncepcie to już w ogóle. Rysiek, to w krana. No krana, to postawiłem go na traku. Dobra, te to już go skończę. Ja już go zrobię, aby sobie AMX. Jedno ci tylko dam. Dobra, nice. O, no i to jest właśnie... Mówiłem, że to wyjdzie. To są właśnie fochy, nie? To jest idealne zastosowanie. Planka wyczyszczona. Gronkiewicza. Trzeba uważać. Ale ja ładuję. Ja też ładuję. 22. 20. No, dubeczka bez spota, grill bez spota. A ja tak myślę, że ona może być tu, wiecie? Może, no. No, to jest taka typowa pozycja. Dobra, to ja na pierwszy, dawajcie. A to... Arta KD. KD jest za zero, traczka. To co? Ja w tego Gonkiewicza tutaj wiodę. Żyjemy, no. KD, Gonkiewicza. Słuchajcie, bo grill jest w lewo. Ale to możemy go po prostu zostawić. Wiesz co, no, grilla zostawić to ja bym wolał nie. O dobra, już go nie ma. Lodówka zaraz mnie spikuje. Uważaj, Gonkiewicza KD. Wiem, ST1. Widzę, spokojnie. Oj, lodóweczka spikuje. Ale jestem safe już. ST1 ci pomogę. Pomogę ci z lodówką. Lodówka KD. Kończę. Super. I wyjeżdżam na ST, mam jeszcze dwie pechy. Jak to jest miazga w tej bitwie? No, fajna witewka. Wiecie co? Ja mam jeszcze taki... Czy ty będziesz chciał utopić Gonkiewicza? Oj tak. Czy ty mu robisz właśnie to, co ja myślę? Ale kurczę, on nie ma masz masy. Moc na tonę. Nie ma dobra, tonę, tylko... trzymaj go tak, ja go... Lighta masz... Poczęs... No, jadę widzę, ci z lightem pomóc. Nawet ja się spróbuję schować, ale... O kurczę. Próbuj ci jakoś tak zasłonić w miarę tutaj. Wystraszyłem go trochę chyba. Dobra. Ja mam jeszcze 15 sekund. Okej. Super. Rysiek, jak sytuacja? Ja z git jest. Rysiek to jest Rysiek, to nie ma co. O kurczę, no właśnie, nie trafiłem, ale super multi, dobra. Ja przeżyłem, nie wiem no jak, właśnie, zależało mi, żeby cię ocalić. Ale udało mi się tutaj przeżyć, no i super. Ja stąd mogę wyjechać. Ogólnie powiem wam, że też przez to, że wzmocnienie jest fioletowe, to na pewno magazynki troszkę straciły. Dlaczego? Dlatego, że ciężej się trafia kogoś na tym tak zwanym permatraku, nie? To ciężko postawić i to jest też minus w tej mecie. Ale no, jak wiemy, magazynki są i tak mocne. Ale ja bym powiedział jeszcze jedno. No, co to? Co byś jeszcze powiedział? Że moment wprowadzenia regeneracji modułów. Materiałów eksploatacyjnych. Tak, no chodziło mi właśnie o naprawki czy apteczki. Odkąd jest regeneracja, trudniej właśnie jest trakować. A właśnie, a ja mam pytanie jeszcze do was. A propos tego, nawiązując, co sądzicie o tym, że w natarciu jest 45 sekund regeneracji naprawki i apteczki? Tam wydaje mi się, że to ma sens, no bo po prostu kiedy mamy... Tak krótkie bitwy w natarciu są jeszcze krótsze, no to jak najbardziej jest to akceptowalne, no. A nie chcielibyście tak w randomie? Czy ja w randomie nie. Przesada? Wydaje mi się, że to już przesada by była. Choć z perspektywy arty szybciej byśmy no się uleczyli. No właśnie o to chodzi, że patrząc na to, że jest cały czas ogłuszenie, to bym to skrócił do minuty. Pięknie, panowie. Ale tylko ze względu na artę. Gdyby nie było arty, to mogłoby tak zostać. Wjeżdża taki pluton, to flanka jest wyczyszczona. Gdzie idzie monstery? Dobra, no to możemy jechać prawo. To jedziemy tak, słuchajcie. Dawajcie przy prawej i po prostu, żebyśmy nie dostali spota tej Manticory 4 sety. I możemy po prostu tu wjechać i spróbować zrobić zamieszanie. Nie chcę być pesymistą, ale widzę tutaj takiego zawodnika we fale 4005. Nie, on na pewno nie strzeli w ciebie, na pewno.
To, że jedziesz pierwszy, to nie oznacza, że on do ciebie strzeli. Polemizowałbym. Plus może, możemy jechać chyba, no. To plus W. Do jeszcze Centurion, pierwszy. Mamy wsparcie. Dwa lajki. Oj. Ale słuchajcie, my tu na takim ninja. Dobra, już chyba po ninja. No to mamy przeciwnika. Słuchajcie. To będzie szybka akcja z Kronwagen. To będzie bardzo krótka akcja. Będzie. Ja słuchaj. Wjeżdżam, rozjeżdżam. Antikora KD, kran minus 2. Wiem, że komuś zasłoniłem, przepraszam. Dzięki, no. To jest teamplay w Plutonie. Słuchajcie, strasznie domknęliśmy ten... Domknęliśmy, fakty. Team przeciwnika, ale pytanie, co dalej, bo... No dalej już... jechać nie możemy. Dalej powiem, to tak nie bardzo. Powiem wam tak, to setka was trzyma na permia, jest gdzieś przede mną. Antikora! A nie, to Antikora. Ona strzela z pasywa. Możemy ją skończyć? Byłoby próbuję. Jedną pestkę potrzebował Manti. Albo sam go skończę. Nice. Mocny ty! Słuchajcie, jeden, dwa, jeden nadal. Kamica cały czas stoi tutaj. Próbuję wam złapać info o to secie, gdzie jest, ale... Wiecie, co by było teraz fajne? Jakbyśmy cofnęli na przykład tak i wjechali po te czołgi na środku. Ja nie wiem, czy to jest tak, czy się uda, no bo teraz jesteśmy AWK tak naprawdę, nie? Kto jest AWK, ten jest AWK, słuchaj. Rysiek tam cwaniaczek chyba strzela. No, Rysiek ja już strzelam. Szuka tam jakiegoś damage'a, no. Dobrze, Rysiek. Spróbuję pojechać tak bardziej troszkę od lewej strony. Może ten Centurion. Oj, ja spota mam, słuchajcie, koledzy. Aj, Leopard mi dał. Leopard stoi tutaj na latarni. I ta setka jest dokładnie tu. O, ja ginę od Arty. No, nie ginę. Ten Centurion nasz tutaj jedzie linią A. Arta KD. Fiu. O kurde, kto... Ktoś dzwoni domofonem? O, 1-2-1-B postanowił chyba zrobić repusz, aczkolwiek nie wiem, czy mu się to uda pod... po HB to... Ja za sekundę przyjdę. To nie było dla niego zbyt dobre, od razu ci powiem. O, słuchaj, zakończyło się. Niefortunnie. Może skończę STBK? Nie, dobra. STBK? Którego? No właśnie, już go... To był Leopard. Jej, dobra, nieważne. Tak się zastanawiam, którego STBK? Kurczę. Może w innej bitwie jesteśmy? Słuchaj, nie mam okularów akurat i przyznam, że chyba to jest ten problem. A masz tak, że jak założysz to dużo lepiej? Nie. W sensie mam małą wadę, mam minus pół, więc... No więc to... Jest okay. Nie, wylałem się. STRV nadal jest w tym miejscu, w którym był. Akurat jeżeli chodzi... Jedyny problem się zaczyna wieczorem, gdy się robi właśnie jakby jak cały dzień na przykład siedzę przed komputerem i wychodzę gdzieś tam na miasto czy coś, no to faktycznie wtedy muszę zoomować już, nie? Bez okularów, ale w okularach normalnie widzę. Kurde, no ja takich problemów nie mam. Nie wychodzę na miasto. No i... Może to w tym tkwi sekret. No, na pewno. Taka bitwa troszkę... Dla mnie przynajmniej. Bez emocji, nie? Bo nie miałem co tutaj za dużo zrobić. Rysiek oczywiście nam ukradł damage. Myśleli, że tam zrobił dużo? No, myślę, że mógł zrobić tak z 4K mógł zrobić spokojnie. Kurde, ten light chyba sprawi, że przegram. Pomocy, Arto! Ajajaj. Ale... Mimo tego, że strasznie niekorzystnie było, bo nie znaleźliśmy nikogo na flance, to uważam, że i tak poszło spoko. Nie no. W sumie to wyszło tak, że my tak naprawdę tymi trzema czołgami plus ten Centurion no zamknęliśmy całą flankę, więc oni byli po prostu... Uwięzieni. Takim kotle byli, nie? Widzę, że nie zdążyłem na końcóweczkę. No jak krótce, gdybym nie musiał się odebrać paczki. Byłoby lepiej, ale spokojnie. Trudne życie youtubera i streamera, kurierzy przeszkadzają w nagraniach, ja nie wiem. Najgorsze jest to, że to nie jest moja paczka, bo ja ostatnio nic sobie nie zamawiam, bo ja teraz oszczędzam. Kolejna bitewka i ja ruszam z pytaniem, czyli bardzo często gracze pytają się mnie, Multi, co sądzisz o tym, że World of Tanks skończy się w 2025 roku? Bo kilka miesięcy temu WOT Express wypuściła taką plotkę, że WOT się kończy, że będą powoli zwijać biznes, że już tylko będą wyciągać kasiorę, że już nie będzie nowych patchy. I żeby była jasność, pracownicy Wargaming zaprzeczają tym informacjom, mówią, że to jest ściema i WOT Express kłamie.
No ale mimo wszystko cały czas gracze mają takie obawy, że kurde, a co jak to się sprawdzi? A co jak ten WOT jednak się naprawdę będzie kończył? Czy uważacie, że WOT będzie zwijał biznes i będzie tak już grał bez rozwoju, czy raczej dalej będzie tutaj non-stop coś się działo? Wydaje mi się, że w momencie, gdy Wargaming tutaj przeszedł, też na zrobili przecież, oni się rozłączyli z tam z Białorusią i tak dalej, i teraz są dwie różne gry o czołgach, tak naprawdę, to wydaje mi się, że tak naprawdę zaczynają dopiero rozwijać się tutaj, rozwijać skrzydła na tym europejskim podwórku, więc raczej uważam, że to po prostu plotka. Sądzę, aby chcieli kończyć biznes w momencie, gdy zaczęli tak naprawdę to rozwijać na bieżąco wszystko i od początku, nie? Więc wydaje mi się, że to tylko po prostu plotka i raczej nie uważam, żeby się World of Tanks skończyło. A ty, Rysiek? Też tak uważam, że raczej nie chcą zwijać interesu, ale muszą troszkę zmienić podejście, bo póki co to jest to samo, o czym rozmawialiśmy podczas ostatniego materiału. Więc jak ktoś nie słyszał, to może wrócić sobie do poprzedniego materiału, tam dużo rozmawialiśmy o tym. Ale wydaje mi się, że WG raczej nie zwinie biznesu. Możemy fała. Okay, słuchajcie, ja właśnie skończyłem focha sobie, który niefortunnie tutaj piknął. No tutaj foch też niefortunnie piknął. Tak. Który? Ich i nasz. Okej. No ja na przykład chcę tutaj powiedzieć, że według mnie Wargaming za dużo zarabia jako firma, żeby to się w ogóle kalkulowało. No po co zabijać grę, która jest tak dochodowa? Kolejny temat to też WOT Express tą informacją sam siebie w sumie wyklucza, bo najpierw napisali, że WOT się będzie kończył, a potem pojawiła się taka też zaskakująca informacja, że w przyszłym roku wyjdzie World of Tanks 2.0 i tu mi nie chodzi o tą nową grę o czołgach, tylko taki specjalny patch do WOTa, który będzie giga duży, wprowadzi nowe nacje, wprowadzi zmiany w grafice, może nawet 11 tiery. No i tutaj oczywiście ja bym chciał zapytać was, czy waszym zdaniem taki patch duży jest potrzebny grze, czy raczej byście po prostu drobne zmiany wprowadzali i czy w ogóle widzicie takie 11 tiery do WOT-ie, czy raczej te mapy nie nadają się do tego, mechanika WOT-a się do tego nie nadaje? Kurczę, ja uważam, że zawsze nowe rzeczy to spoko, nie? Opcja. Jeżeli Wargaming faktycznie by się zdecydował na taki rozwój WOT-a, czy tak jak mówisz, tą jakąś dużą łatką, to jak najbardziej na plus, aczkolwiek kurczę, czy 11 na przykład tiery miałby szansę? No wydaje mi się, że to by było coś ciekawego, tylko pytanie na przykład, czy to by były jakieś powiedzmy czasowe, nie wiem, 11 tiery, że możesz tylko w jakiś trybach grać, czy by to wyszło na stałe? To też według mnie bardzo ważne pytanie. Aczkolwiek wydaje mi się, że jak najbardziej fajna opcja, że coś takiego planują, jakąś dużą zmianę, bo Wargaming no jest tutaj znany z tego, że raczej rzadko wypuszczają jakieś łatki, nie? Ale jeżeli to by była jakaś jedna duża, spoko, aczkolwiek mam nadzieję, że pierw przetestują to wszystko, żeby nie wrzucili czegoś, co później okaże się bardzo, ale to bardzo słabe, nie? Mhm. No to jest duże ryzyko na pewno dla gry takie 11 tiery. Raczej też bym wcześniej spróbował zrobić to jako event, czyli sprawdzenie i potem zebrać opinie, trochę jak w sumie zrobili z mapami, ze zdarzeniami losowymi. Najpierw testy na głównym serwerze, a potem ewentualne dodanie ich takie pełne do gry. Dokładnie, też uważam, że ogólnie takie testy są dużo lepsze, aniżeli od razu wrzucanie czegoś na serwer bez wcześniejszego sprawdzenia. Okej. Okay. Dominik, na samym początku tego materiału wspomniał, że fochy są jak medy. I mam taki głupi pomysł, żeby zająć sobie Kalinię, ale nie wiem, czy to odda. Kurde, kawał drogi. Nie, dawajcie kawał drogi. Nie, bo powiem ci tak, jakby nie było może lightów, to może by to wyszło, ale jak są lighty, to kurczę. No możemy dostać przestrzał, ale właśnie tak. Dobra, to jak wy tam jedziecie we dwóch, to ja zostanę tutaj chociaż na rogu, żeby mieć jakiegokolwiek crossa w razie W, bo tak naprawdę nie ma za dużo tu czołgów, co? A chcemy na A3 przejeżdżać? Tu jest zawodnik. Tak, widziałem. Tak, połamało się drzewo. A, no to nie przejeżdżamy, okej. Okay. Tak, że to street jest. Znowu się łamie drzewo, no. Tak, znowu się przewróciło. Fałka. Ja myślę, żeby ci z nią pomóc. Kada jest? No. Ja mam mieć. Ale niestety. Ale jeszcze jest Minotauro. O! Dobra. Co dobra? Ty się został poczęstowany. Dobra, to jest zupa z bobra.
I najgorsze to jest to, że tu jest street, w sumie nie da się tego puszczać, nie? Bo oni tutaj wszyscy. A co jakbyśmy monster do miasta pojechali? Możemy, możemy, ja jak najbardziej. Jadę. Ja czekam. Prowadzimy na tarczę. Jestem gotowy. No to lecimy, ja od lewej. Dłuźcie sami, bo ja mam jeszcze 18 sekund na przeładowanie. Chciałem ci właśnie zniszczyć budynek. Dziękuję. Lodówkę? Jagodę, może lodówkę? Czy... Ja nie mam na lodówkę, to okay. Jagodę. Mam jeszcze, dobra. Powiem wam szczerze, jadę w tę lodówkę. Karta KD, co jest? Wyszło to dobrze. Wyszło całkiem... Dwie dziesiątki poszły do kosza. A lodóweczka sobie uciekła. Lodóweczka też chyba pójdzie do kosza, co? Tak. VK! KD jest, uf, udało się. Ja tutaj będę wcelowany i czekam, aż mi ktoś to spotnie. Wydaje mi się, że mamy na tyle jeszcze dużo życia, że możemy zrobić push. Hateków? No, na północ właśnie. Choć dobra, nie wiem, czy nie lepiej od lewej, bo STV już jest ustawiony. Lepiej ustawił. Tu będziemy mieli pozycję bezpieczną od tego streeta, więc... No, ja zbiorę. Idealnie, pałeczka. Dobra, ja zbieram. Okej. Okay. Wiem, że się troszkę od was oddaliłem. Wybaczam, Arta. Oj. Arta KD. No, dużo zabrała nam obu. No, mi dała minus 500. Minus 300. A jakby, wiesz co, jakby nie wiem, czy teraz właśnie nie jest... to okno, żeby piknąć z góry tutaj. Oni wychylają na mnie. Cofnąć? No to dobra, to ja tutaj pojadę. Dobrze, dobra, ja tu się trzymam. Wiesz co, myślę, że i tak możemy chyba wjechać. Tak? No, wjeżdżajmy. Lodóweczka, oczywiście. No to raz kończysz? Kończę. Dobra. Masz bicie na pałeczkę? Super, dobra, idealnie. Lodówka coś pikuje. Okej, ja spróbuję przymierzyć. Tylko ja nie widzę... Nie wiem, czy ona tu nie wychyli zaraz. Może spotnę, może, ale jest. Jest. Kończysz? Skupiam. Tak, pięknie. Udało się. Uf, troszkę zapuścił chyba. Ej, 600 do Arty. No ja właśnie też, 504 dostałem od T9. Te wartości imponują. Strasznie mocno tutaj nam uderza. Ogólnie foch jest też papierowy tak, dosyć, tak, nie? Tak. Jeszcze może dostać nawet penetrację. Gdzie jesteś tą Artą? Ja tutaj mierzę, nie wiem czy dobrze. No dobrze. Dobra. No nie zdążyłem i tak. Pytanie, gdzie jest tutaj nasza Manticora? Myślę, że ona gdzieś jest tutaj pomiędzy nami. Pomiędzy nami. Pojechała po kurczę naszą Artę. Na drugą stronę. Ale? Jedną pechę chociaż jeszcze tam wsadziłem, ale... Takiej w sumie słabej bitwy nawet coś zrobiliśmy. No... Mimo wszystko wydaje mi się, że za mało ciężkich było i... No, był tylko jedna fałka była, nie? Właśnie to jest problem. To jest poważny problem! Nie ma ciężkich bitw. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że wam się podobało. I pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę i subskrypcję. A w kolejnym filmie... Zobaczcie nasz pluton na Jagoda Hesto. Obiecuję, że będzie grubo. Trzymajcie się i do zobaczenia.